Siema, jestem Marek. Witam Was w obiecanym teście Samsunga Galaxy S9. Dzisiaj sobie go zniszczymy. Jak możecie zauważyć, za mną jest trochę inna sceneria. A to dlatego, że wynająłem odpowiedniego człowieka, który pomoże mi zniszczyć ten telefon. Siema. Dobra, weź następny. Póki co nie ma żadnych rys. Cześć, dzień dobry. Ja jestem Zajmar i witam Was w moim nowym filmie na tym kanale. Krótko i do rzeczy. Za chwilę wyjeżdżam na nagrywki do pewnie znanego Wam youtubera, Lorda Kruszwila. Naprawdę, ja jestem tak niesamowicie ucieszony, że ho! I słuchajcie, to nie wszystko, bo podobno będziemy robić jakieś testy, nie wiem co dokładnie on tam wymyślił, jakieś testy, ale pomyślałem sobie jedno, to może być jedyna taka chwila w moim życiu, dlatego postanowiłem, że zrobię Kruszwilowi kawał. Kupiłem mu takie oto wino, ale całą zawartość, jak widzicie, otworzyłem, opróżniłem i tutaj dałem wodę z przeterminowanym sokiem owocowym. Naprawdę. Jestem ciekaw jego reakcji, co on zrobi. No, może nie być za fajnie. Pakaż już mam spakowany. No i za chwilę wyjeżdżamy. Niesamowicie się cieszę. Kurczę, żeby teraz tylko dojechać do niego. Dobra, ja już kończę. Tak oto się prezentuje mój kawał. Mam nadzieję, że wyjdzie to. No i co? Do zobaczenia. Ahoj! Masz lekko! Do dupy z tobą! Oddaj tą koszulkę, no oddaj! Róbmy to tak. Albo w ogóle nie róbmy tego testu, dawaj mi winiacza. No winiacza dawaj i się nie śmiej, wybacz w tej chwili! Ale ten test jest bez sensu, przynajmniej z tobą. O, gratuluję! W końcu przyniosłeś mi z korkociągiem, tylko czemu on jest zbity? Okej, otworzyliśmy wino i teraz... Co za szczocha mi przyniosłeś, kretynie? Co to jest za wino? No wiesz co, drogi był. O kurde, ale cuchnie. No nie wiem, dobra, mniejsza. To jest wytrawne, tak? Tak. No to dobrze, że chociaż taki mi przyniosłeś, bo taki chciałem. To co, zaczynamy od tej najtańszej. Za to, że mi dałeś to gówno! Masz, pi. Ahoj, ahoj! Witajcie. Wyjaśniając wam to wszystko, to był tylko zwykły żart, który stworzyłem na Prima Aprilis. Wiem, że jest już trochę później, jak to wstawiam, ale stworzyłem ten film po to, by nabrać was, moi widzowie. Możecie napisać w komentarzu, czy udało mi się was nabrać. I też stworzyłem ten film do moich znajomych i nagrałem ich reakcje. Słuchajcie, nagrałem ich reakcje, które tutaj w tym filmie będą wam przedstawione. I teraz bardzo ważna kwestia. Jak wiecie, nie nagrałem filmu z Lordem Kruszwilem, a po prostu podłużyłem siebie i na green screenie i podkładałem swój głos na filmie, tak więc to było wszystko ustawione. Ale bardzo ważne jest, by szanować innych twórców, dlatego w opisie filmu macie wszystkie filmy, które wykorzystałem, te wszystkie produkcje, które wykorzystałem od Lorda Kruszwila. Dodatkowo macie kanał od Lorda Kruszwila, kanał kamerzysty i kanał The Unboxala, tak? Wszystkie trzy kanały w opisie filmu, tam na dole. Bowiem uważam, że kopiowanie i przekształcanie pewnych treści, produkcji, filmów, które należą do pewnych twórców, powinny być szanowane i nie być w tym sensie, że o, ja sobie wezmę ten film, ja sobie go przerobię, no i nie podam nawet kanału od tej osoby, która stworzyła taki film. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego, drogi Marku, drogi kamerzysto, drogi Dan Boxalu, jeżeli kiedyś będziecie ten film oglądać, to wiedzcie, że szanuję was i waszą twórczość. Twórczość! Tak z serduszka. Dobra, mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko po kolei. A teraz zaczynamy zabawę. Puszczam wam te reakcje. Pa, pa! Zauważyć, że za mną jest trochę inna sceneria. A co dlatego, że wynajęłem odpowiedniego człowieka,
Marek jest nie sejf. Mariusz! Cześć, dzień dobry. Ja jestem Zajmar i witam was w moim nowym filmie na tym kanale. Siema, jestem Marek. Witam was w obiecanym teście Samsunga Galaxy S9. Spokojnie. Dzisiaj sobie go zniszczymy. Jak możecie zauważyć, za mną jest trochę inna sceneria. A to dlatego, że wynająłem odpowiedniego człowieka, który pomoże mi zniszczyć ten telefon. Siema. No, pamiętam to. To co? No, widziałem oryginalną wersję. Tak? No. Tak. I... What the fuck? Tak, jak czytaliście? 2 kwietnia będzie film z Dobrzem Kruszwilem. Tak serio? No tak serio. I przyjadą specjalnie do Rybnika na tor i będziemy się ściekać. Ja będę nagrał, bo już oznajmiłem to. I tak, oni wiedzą 3 rowery. Możesz też robić jak chcesz. I będziecie się ścigać, no i po prostu, wiesz, w formie zabawy, jak to każdy film jest od Lorda Kruszwila. No i... Tak. Okay. Co? Czemu nie powiedziałeś? Czego ci nie powiedziałem? Że byłeś u Kruszwila. Kto o tym wie? Tylko ja na razie. Kuźno, jadę z tobą! Ale to chcę. Nie, ja jadę z tobą. Chcesz robić na filmie? Tak, którego? Człowieku, ty jesteś niemożliwy, dlaczego mi nie powiedziałeś? Powiedziałem ci teraz. Ja teraz nie będę mogła wytrzymać do końca maja! Ale nie, to będzie... Bo pytałeś mi, że to ma być... Masz mi wszystko pisać. To będzie... Wszystko. Aj, to... Co za szczochami przyniosłeś, kretynie? Co to jest za wino? Wiesz co, drogi? No nie wiem, dobra. Wiesz, że to jest wytrawne, tak? Bo podobno będziemy robić jakieś testy. Nie wiem, co dokładnie tam opisał. Jakieś testy. Ale pomyślałem sobie, tutaj dałem wodę z przeterminowanym sokiem owocowym. Dobra. Jestem ciekaw jego reakcji, co on zrobił? Kurczę, żeby teraz tylko dojechać do niego. Trzeba go dojechać, no, ewidentnie. Już wie, trzeba dojechać. Co? Nie! A ja wam mówię prima aprilis. Zostaliśmy sprankowani, Kasper. Prima aprilis. W poniedziałek jest prima aprilis, dlatego to było wszystko ustawione. Aha. Nie wiem, czy zauważyliście to. No nie. Prima aprilis. Ty mendo jedna! Serio, to było nieprawda? To było wszystko zaplanowane po sobie. Przepraszam. Jesteś zły! Przepraszam. Nie widzę cię! Przepraszam. Zostaw mnie! Przepraszam. Nie. A tak na serio, ten film to był cały prima aprilis. To nie było, to była nieprawda. A tak na serio, prima aprilis, gościu! Wiedziałem! Wiedziałeś, co? Nie, bo to jest takie... ten montaż tak wyglądał, że ten... Prima aprilis. Mówiłam. Widziałeś o tym? Ten film, to wszystko ja stworzyłem. Ale ja tak miałam to na początku. To miałeś takie dziwne, to miałeś.